Wzrok to jest najważniejszy zmysł człowieka i wszelkie problemy związane ze wzrokiem powodują szczególnie u dzieci problemy z ogólnym rozwojem, a więc z nauką, z poznawaniem świata. Dlatego wszelkie schorzenia okulistyczne powinny być jak najszybciej i jak najlepiej leczone. Okulistyka jest dziedziną specyficzną, ponieważ bez sprzętu nie można dokładnie diagnozować i nie można również leczyć małych pacjentów. Stąd też niezbędne są bieżące zakupy najlepszego sprzętu. W Polsce co roku wykonuje się kilkaset skomplikowanych operacji oczu u dzieci. Są to operacje zaćmy, jaskry odwarstwionej siatkówki, zeza, także kanalików łzowych, operacje plastyczne, ale również operacje stosowane w guzach wewnątrzgałkowych. Szczególnie w tym ostatnim zakresie, jeszcze kilka lat temu dzieci wyjeżdżały za granicę. Obecnie na szczęście w Polsce mamy możliwość leczenia już na najwyższym światowym poziomie. Leczenie to wymaga ciągłej modernizacji, stosowania odpowiedniego sprzętu, a także zmiany metod, które do tej pory stosowaliśmy. Wszystko to jest związane z nowoczesnym sprzętem. Ten sprzęt jest po prostu potrzebny. Urządzenia, które stosowaliśmy 15 lat temu, są w tej chwili już zupełnie nieadekwatne do tego, co się dzieje na świecie, jakie są możliwości diagnostyki. Pomyślcie sobie Państwo o telefonach komórkowych, które jeszcze 15 lat temu każdy z nas używał. Były to zupełnie inne urządzenia. Podobnie jest ze sprzętem okulistycznym. On jest po prostu niezbędny do codziennej diagnostyki i odpowiedniego leczenia. Leczenia na najwyższym poziomie. Słuchajcie Państwo, no ja Wam życzę, żebyście grali do końca świata i o jeden dzień dłużej. Trzymajcie się i pomagajcie.